Witam wszystkich, z tej strony Tropiciel. W sobotę omówiliśmy sobie pojedynek Kamila Gniatka z Szymonem Duszą. Dzisiaj trzeba byłoby się zabrać za kolejne zestawienie, a więc Krystian Blezień versus Łukasz Harzewski. To kolejny pojedynek, który dołącza do karty walk gali FEN26. Myślę, że Łukasz jest takim dużym prospektem i ma szansę stać się jednym z najlepszych lekkich w Polsce. Jest kompletnym zawodnikiem z dobrymi zapasami, co zawsze zwiastuje dobre, efektowne walki i fajnie, że Federacja FEN go zwerbowała, bo za 2-3 walki może stać się wielką gwiazdą. Ale właśnie do tego potrzebuje walk, aby móc się pokazać i nadal móc też piąć się w rankingach. Na pewno przydałaby się tu taka walka sprawdzająca jego aktualną formę, a więc taka walka już z głośniejszym nazwiskiem. Gdyby Łukasz bił się nadal w 7-7, no to chciałbym go zobaczyć z Jędraszczykiem czy Łopaczykiem, ale na ten moment Łukasz bije się w wadze lekkiej, gdzie troszeczkę się tych chłopaków wysypało, bo Marian przeszedł do KSW, a zarówno on jak i Rembecki wyczyścili troszeczkę tę dywizję, więc ponownie trzeba będzie ją odbudowywać. Wydaje mi się, że walka z Krystianem będzie takim pojedynkiem, który ma za zadanie potwierdzić pozycję Harzewskiego, no i oczywiście otworzyć go na mocne walki. Na przykład z Łukaszem Koperą, który miał okazję zmierzyć się z mistrzem FEN-u, Mateuszem Rembeckim. A nie tak dawno pokonał też Łukasza Rajewskiego, zawodnika, który może troszeczkę jest przeceniany, ale na pewno jest to zawodnik, który liczy się na tym rynku, choćby z tego względu, że KSW bardzo chciało go mieć w swojej stajni zawodniczej i bardzo dużo tych szans dostał, więc zawodnikiem dobrze wypromowanym jest, a pokonanie go daje bardzo dużo. Ale też nie można lekceważyć Krystiana, bo będzie to dla niego duża szansa, więc będzie chciał ją wykorzystać. Krystian ma tylko 3 wygrane na koncie, jedną przegraną, jedną walkę też uznaną za no contest, ale walka Rafała Statkiewicza z Dawidem Pasternakiem na gali FEN22 już pokazała, że rekordy nie walczą i zawodnik z rekordem 1-1 jest w stanie pokonać zawodnika z rekordem 8-3, więc na pewno Krystiana Blezienia nie można lekceważyć. Trenuje w klubie Legion Team Tarnów wraz z Andrzejem Grzebykiem i Grzegorzem Siwym, więc będzie do tej walki bardzo dobrze przygotowany. Łukasz Harzewski reprezentuje kontender Kamienna Góra, gdzie trenuje weteran Marcin Zontek. No i oczywiście Maciek Kaliciński, więc o jego przygotowania można być spokojnym. Wydaje mi się, że jednemu zawodnikowi, jak i drugiemu, ta walka w przypadku wygranej daje bardzo wiele. I chciałbym, aby zwycięzcy tego pojedynku wygrana zaprowadziła na przykład do walki z Łukaszem Koperą, który byłby fajnym testem i dużą szansą, bo umówmy się, jeśli Łukasz Harzewski wygrałby teraz na gali FEN26, a później pokonałby Koperę, no to walka o pas byłaby wręcz obowiązkowa. Ale póki co trzeba skupić się na tej walce, bo danie dobrej walki, a przede wszystkim skończenie jej przed czasem, otwiera bardzo dużo dróg, które później można wykorzystać. Ja myślę, że jest to poprawne zestawienie, które przede wszystkim potwierdzi pozycję Harzewskiego w tej federacji, ale otwiera też ogromną szansę przed Krystianem Blezieniem. A co wy myślicie o tym pojedynku? Komentarze do waszej dyspozycji, ankieta w prawym górnym rogu, a ja zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage'owe MMA. Pozdrawiam was, Tropiciel, trzymajcie się! Thank you.